obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Ulega ruinie. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. 13 grudnia 1981. Serce zamiera, co się dzieje? Nie wiem. 13 grudnia 1981. Zaczyna się piekło, które przebiegnie przeze mnie. Wydychana para z ust gwieździste niebo. Wdech zamraża płuca, a przecież nadchodzi piekło. Chwilę później czarne chmury zawisły nad miastem. A za chwilę wskazówka dobiegnie do 12. A z tej ciszy narodził się stan wyjątkowy. Wojciech Jaruzelski gotów do przemowy. W 25 minut wprowadzili stan wojenny. Życie tamtych dzisiaj porównuje do gehenny. Duch walki niezmienny, ku zdziwieniu 27 lat upłynęło w okamgnieniu. Tyle długich dni poświęconych walce, jaki miało sens to? Chyba tylko taki, by pokazać człowieka męstwo. Marność, nad marnościami wszystko marność. Powstaje związek zawodowy Solidarność. Porwano do boju braci z gdańskiej stoczni. Mimo że od kul padali ludzie, nikt nie powiedział żołnierz spocznij. W ręku kamienie, naprzeciwko karabiny. W domach cierpienie, zapłakane rodziny. A na ulicy padają od kul. Wszędzie chaos, między bloki wojsko się wylało. Co się stało, kto mi powie, co jest grane? Hałas silników, pełno krzyków. W moim sercu otwarto ranę. I nikt mi nie odpowie na pytanie, dlaczego serce się kraja, bo najbardziej boli, jak dostajesz pysko swojego. W oczy im nie spojrzy, mają przećpane źrenice. Duszy w nich nie widzę, zomo wyszło na ulicę. Pojąć nie umiem, że mają nas w garści. Jak objąć rozumem, że walczymy z wrogiem, a to przecież nasi. Wstyd na cały naród, że zabijali nam braci. W taki bezsensowny sposób godność utracić, tego nie można wybaczyć. Żyć jakoś tu trzeba, ludzie zamykani w sukach. Ważnych postaci po domach zaczęli szukać. A że mieli broń, z buta mogli zapukać. Na gardle ostrze innych trzeba było ostrzec. Jak nawiązać kontakt, kiedy wszystko odcięte? No powiedz, beznadziejna sytuacja, beznadziejne położenie. Ludzie zastraszeni, cisza w eterze. Świat zgłupiał do reszty, to się w głowie nie... Do więzień wywieźli. A kobiety od swoich górników nie miały żadnych wieści. I tylko z okien było widać, że kogoś wynieśli. Nie raz, nie dwa, a 9 razy. Na ludzkich oczach tragedii obrazy. Wraca już skarbie, to tylko 3 wyrazy. Ale oni mieli misję sprzeciwić się władzy. Jak to streścić w kilku zdaniach? Rozmowa przez kraty, kobiet błagania. Emocje wzięły górę, zaczęła się walka. Pamięć za osoby, które...